w wersji z poprzeczką najbardziej, najlepiej można je, tak powiem, akcentować. No bo zagram wersję reggae, która polega na tym, że mamy akcent na i. Mamy raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Na i mamy uderzenie akordu, to wyraźne. Na raz mamy takie zxowane, xy. Akordy open ciężko troszeczkę zagrać, ponieważ zawsze będzie coś słychać, chyba że będzie jakoś... Też tak można zagrać, po prostu. Tylko według mnie to nawet się robi teraz jeszcze trudniejsza wersja, niż gdybyśmy mieli to z poprzeczką. Ale dobra, spróbujmy zagrać, zobaczymy jak to wyjdzie na akcentowanie na i, żeby wyszło reggae. Czyli mamy... Chodzi, no nie, że mamy... Że pierwsze uderzenie mamy takie... Takie... Ciężko tutaj z tym akcentowaniem, bo z tym uderzeniem akurat tu średnio. Bardziej niedociśnięty akord. Zresztą teraz można widać. Teraz mam niedociśnięty, stąd są xy. Stąd się to bierze. Nie musimy całej łapy tutaj dawać, tylko po prostu nie dociskać akordu na to raz. Na i dociskam, patrzcie. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i. Raz, dwa, i, trzy, i, cztery, i. Raz, dwa, i, trzy, i, cztery, i. Raz, i, dwa, i,